Muszę wam powiedzieć, że nie jestem zbytnim zwolennikiem gier z pierwszej osoby. Od czasu Portala dwójki, czyli od niemalże półtora roku, żadnej takiej gry nie ukończyłem. Jakoś bezpieczniej czuję się w momencie, gdy ta niewielka odległość kamery od pleców bohatera pozwala mi dostrzec, co czyha na mnie za plecami. Jednak niedawno naszła mnie chrapka na FPS-y, z tym, że nie takie zwykłe kody czy BF-y, a FPS-y oldschoolowe, chociaż nie będące retro. Wpierw uświadomiłem sobie to, widząc różnorakie recenzje nowego Dooma, którego to z uwagi na nadchodzącą wymianę karty graficznej pewnie niedługo też ogram. Później natomiast wyszedł Shadow Warrior 2, więc z okazji jego premiery zabrałem się za jedynkę. Czy było warto? Cześć! Dumich22iZeo to recenzja gry Shadow Warrior w wersji PC. Gra wyszła także na PlayStation 4 oraz Xbox One. Zanim przejdę do omawiania tej gry, warto nadmienić, iż jest to remake. Remake gry z 1997 roku o takim samym tytule, tworzonej jeszcze na zamierzchłym silniku Build, znanym chociażby z Wolfa 3D czy oryginalnego Dooma. Remake, w którego to pierwowzór nie grałem, więc nie będę się do niego w jakikolwiek sposób odnosić, a postaram się opowiedzieć trochę, czy gry w tym stylu mają jeszcze rację bytu w dzisiejszych czasach. Ale dobra, przejdźmy już do mięska. W grze wcielamy się w Loanga, Azjatę zaskakująco dobrze posługującym się angielskim, który jest najemnikiem, czyli szlachta, za kogo szlachtanie mu zapłacą, nawet jeśli jest on szlachtą. Gościu w pierwszej chwili nie przypadł mi do gustu, ale zmieniło się to już po kilkunastu minutach, gdy zaczął on operować bardzo bliskim mi poczuciem humoru. Suchym, często wulgarnym i sprośnym humorem, który jest podawany poniekąd w podwójnej dawce. Dlaczego? Ano, grę robili Polacy, więc i sami twórcy za polską wersję odpowiadali. Mogli więc oni dość mocno pozmieniać poszczególne żarty w polskiej wersji, a że mamy tu jedynie kinówkę, to humor trafia do nas jednocześnie po polsku i po angielsku. Chyba że wyłączymy napisy, czego raczej nie polecam, bo żarty w polskiej wersji często są fajniejsze niż w angielskiej. Ten przyjemny humor musi niestety zamaskować fakt, iż fabuła jest dość sztampowa. Oto bowiem Loanga zostaje w pewnym splocie wydarzeń połączony z Hojim, istotą z innego świata, który na szczęście charakter ma również dosyć luźny, co daje naprawdę fajny pretekst do wielu zabawnych rozmów i sytuacji. My name is Loanga and you go bang bang. Celem dwójki będzie zdobycie miecza Nobit Tsurakage, który pełni jakąś tam ważną rolę w tym świecie. I tak jak wspomniałem, fabuła jest tu raczej pretekstem, nie tylko do pchania nas do kolejnych etapów i aren, na których siekać będziemy kolejne zastępy demonów, ale i do interakcji między głównymi bohaterami. Warto jeszcze dodać, że Hoji, jako iż jest to stwór z zaświatów, nie biega on koło nas cały czas w formie materialnej, a pojawia się w niej tylko w przerwnikach, przez resztę czasu pozostając jedynie głosem w naszej głowie. Bardzo fajnym głosem należy dodać, gdyż aktorzy ogólnie odwalili dobrą robotę, zwłaszcza Loanga i Hoji są całkiem wiarygodni i żarty nie brzmią sztucznie. Jednak jako iż jest to gra, to między tymi żartami musi coś być. Rozgrywka. I ta tutaj jest bardzo fajna w swojej nieco unowocześnionej pod pewnymi względami, ale jednak oldschoolowej konstrukcji. Jest to bowiem liniowy FPS oparty na arenach do walki z wrogami, które są przeplatane drobnymi sekcjami platformowymi i równie marginalnymi zagadkami, które w większości opierają się na lizaniu ścian, żeby znaleźć dany przełącznik, klucze czy inną rzecz odblokowującą nam przejście dalej. Trzeba przyznać, że jako urozmaicenie sprawują się one całkiem dobrze, chociaż czasem zdarzało mi się na nich trochę zaciąć. Jednak w tej grze najważniejsze jest mięsko. Mięsko demonów, które będziemy szlachtować świetnym modelem walki bronią białą. Naszym podstawowym orężem jest tutaj bowiem katana i model walki nią jest fantastycznie wykonany. Co prawda jest on dość prosty, bo mamy tu tylko ciosy lekkie i ciężkie, ale możemy za to jeszcze po części wpłynąć na kąt, pod jakim oręże będzie ciachać, ruchami Loanga. Jednak najważniejsze jest tu to, jak przeciwnicy reagują na zadawane ciosy. Posoka leje się tu gęsto, odgłosy są soczyste i wyraźnie odróżniamy, kiedy dany atak coś wrogowi zrobił, a kiedy się on obronił, a w momencie, gdy przeciwnik jest już na skraju zdrowia, to ostatnie jego cięcie faktycznie tnie mu ciało pod takim kątem, pod jakim zaatakowaliśmy. I ciachanie przeciwników daje tu ogromną satysfakcję, co mocno kontrastuje z faktem, iż jak dla mnie reszta oręża nie jest zbyt dobrze wykonana. Do dyspozycji podczas gry oddane zostaną nam bowiem jeszcze chociażby rewolwer, karabin maszynowy, kusza czy strzelby.
Działanie broni jednak w większości nie ma takiego kopa jak powinno. Jedyne broni, jakich używanie dawało mi tu satysfakcję, to strzelba i wyrzutnie rakiet. Często jeszcze używałem kuszy, ale głównie dlatego, że była efektywna, a niekoniecznie dlatego, że sprawiało mi radość jej używanie. Oręże klasyczne jest tu również wspomagane o czary, które Wang może, a czasem nawet musi używać. Najbardziej przydatny z nich to regeneracja zdrowia, które swoją drogą regeneruje się tylko do pewnego poziomu. Później musimy zbierać klasyczne apteczki, ale mamy tu też różne mocniejsze ataki, falę unoszącą wrogów w powietrze itd. Sporo mocy będzie też wymagało ich odblokowanie za pomocą kryształów ki, które porozrzucane są po różnych zakątkach mapy. I tutaj przechodzimy do mojego jakże ulubionego elementu, rozwoju postaci. Ale zanim o nim, chcę jeszcze wspomnieć o jednym fajnym pomyśle, jaki mieli twórcy. Otóż danych mocy specjalnych nie wybiera się konkretnym klawiszem czy żadnym kołowym menu, a kombinacjami klawiszy. Czyli na przykład, żeby się uleczyć, trzeba wcisnąć dwa razy ruch w bok i ciężki atak. Ciekawy pomysł, a i w walce sprawdza się całkiem dobrze, chociaż zdarza się, że gra tego dobrze nie zinterpretuje i z reguły nie kończy się to przyjemnie. Ale na szczęście tylko sporadycznie tak jest. Wracając natomiast do rozwoju postaci, to jest on podzielony na trzy kategorie. Pierwsza to właśnie omówione moce, które odblokowujemy za wspomniane kryształy. Druga zakładka to broń, gdzie możemy zarówno ulepszyć nasze spluwy za kasę zbieraną z różnych skrzyń, ale i uzupełnić swoją amunicję, również za kasę. Każda spluwa ma po trzy ulepszenia, co nie daje nam zbytnio pola do popisu w kwestii ulepszania, ale i tak podczas gry raczej nie zbierzemy tyle pieniędzy, aby wszystkie spluwy ulepszyć na maksa. Ostatnią kategorią są zdolności, które w zasadzie głównie sprowadzają się do poprawienia statystyk, większej ilości zdrowia, szybszego sprintu czy zwiększenia paska staminy. A no właśnie, pasek staminy. I tu dochodzimy do jednej z ważniejszych cech cieniojownika, tego elementu, który czyni go oldschoolowym, specyfiki poruszania się. Otóż nasza postać porusza się całkiem szybko, co pozwala całkiem przyjemnie lawirować między wrogami. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze tradycyjny sprint, który niczym niezwykłym nie jest, oraz coś, co już jest mniej popularne, a mi bardzo przypadło do gustu. Szybkie uniki na boki. Zaimplementowanie niby tak prostej mechaniki do gry zmieniło jak dla mnie bardzo dużo w jej odbiorze. Ile to razy byłem już na skraju śmierci, ale szybko zrobiłem kilka uników, wycofałem się, zregenerowałem zdrowie i wróciłem do walki pełen sił. Zwłaszcza, że przeciwnicy są dość zwinni i różnorodni. Mamy tu zwykłe mięso armatnie, silniejsze żółtawe stworki, latające diabelskie pomioty, spawnery, spore byki, demony starczą, można by wymieniać tak długo. Wszystko to sprawia, że na bieżąco układają się nam w głowie taktyki. Okej, widzę, że zespawnowały mi się dwa byki, jeden spawner, kilka starczą i trochę zwykłych. Najpierw zdejmę byki kuszą, bo od niej najszybciej giną, później wezmę tarczowniką strzelby pod nos wsadzę, odgonię trochę pomniejszych przeszkadzajek i wezmę się za spawnera. Chwila, coś mi to przypomina. Wezmę najpierw szybko te psoroboty, podpalę pirotstorem, później rzucę trochę shurikenów w stronę tych blargów, żeby się poobijały, a na koniec kilka rakiet pójdzie w roboty bojowe. Tak, FPS-y tego typu przypominają mocno konstrukcję rozgrywki w Ratchetie i Clanku. Chociaż bardziej na odwrót, to rozgrywka w Ratchetie i Clanku mocno przypomina oldschoolowe FPS-y. W każdym razie nieważne jaka była kolejność, ważne, że tego typu konstrukcja jest niezwykle miodna i żałuję, że tak mało gier opiera się na ruchu i obmyślaniu strategii, jednocześnie będąc szybkimi i pompującymi adrenaliny do żył doświadczeniami. Skoro tak zachwalam tą grę, to czy jest w niej coś, co mi się nie podobało? Tak. Patrząc od tych kilku minut na ekran, zapewne spodziewacie się, co to jest. Oprawa wizualna. Wizualia w tym tytule należą do, jakby to ładnie ująć, niezbyt urodziwy. O ile projekty lokacji, ich konstrukcja i niektóre widoczki całkiem dają radę, o tyle większość miejscówek jest dość pustych, łysych, średnio wymodelowanych, z równie średnimi teksturami. Najgorsze są tu jednak modele postaci ludzkich, zwłaszcza tych, z którymi będziemy walczyć, gdyż wyglądają one kompletnie jak kukły, nawet nieco creepy. Również postacie w przerownikach nie są znacznie lepsze, pewnie dlatego Hodge przez większość czasu ma na sobie maskę, co by nie trzeba było więcej tej szpetnej mimiki pokazywać. Podsumowując, Cieniojownik to kolejna dobra gra z Polski. Szczerze mówiąc, ten oldschoolowy shooter przekonał mnie do FPS-ów i już nie mogę się doczekać, aż położę łapy na nowym Doomie czy sequelu omawianej dziś gry, które zdaje się zaskakująco zmieniać założenia pierwowzoru, robiąc z niego hack and slasha.
to kolejna gra z tak uwielbianym przeze mnie modelem rozgrywki opartym na ruchu, której nieco szpetna oprawa graficzna nie przeszkadza w cieszeniu się satysfakcjonującym modelem cięcia oponentów Katanu. Polecam, zwłaszcza że to polski twór, teraz nie jakoś bardzo drogi, a jeśli lubicie tego typu konstrukcje rozgrywki, to warto przeżyć te 10-12 godzin z Liu Wangiem i pociachać trochę demon. Cześć! A, jest jeszcze jedna wkurzająca rzecz w tej grze. Tak, Wang ma wiotkie nóżki. I w dodatku jest to niespójne, bo w przerownikach wytrzymuje on upadki z dużo większej wysokości. Ale dobra, cześć.